I mogę o coś apelować, to żebyście się próbowali jednak z tej fałszywej świadomości, która zakuta już odbieranie najbardziej nawet elementarnych faktów, choćby tych 16 grudnia i później, kiedy wyście łamali regulamin, łamali konstytucję, łamali ustawę o prawach i obowiązkach posłów i łamali kodeks karny. I jednocześnie zgłaszacie tutaj pretensje do marszałka, że chciał przeprowadzić jednak uchwalenie budżetu. No przecież to jest coś, co naprawdę warto by zbadać z punktu widzenia no co najmniej psychologii. Chcę też powiedzieć, że nie chodzi tutaj o przyjęcie tej czy innej liczby cudzoziemców. Niezależnie od tego, jacy to są cudzoziemcy. Chodzi o to, że istnieje poważne niebezpieczeństwo, że zostanie uruchomiony proces, który będzie w wielkim skrócie wyglądał mniej więcej tak. Najpierw liczba cudzoziemców gwałtownie się zwiększa, później nie przestrzegają oni, nie chcą przestrzegać, deklarują, że nie będą przestrzegać naszego prawa, naszych obyczajów, a później albo i równolegle narzucają swoją wrażliwość i swoje wymogi w przestrzeni publicznej w różnych dziedzinach życia. I to w sposób bardzo agresywny i gwałtowny. Jeżeli ktoś mówi, że to nieprawda, to niech się rozejrzy po Europie. Niech spojrzy choćby na Szwecję. 54 strefy, gdzie obowiązuje szariat i nie ma żadnej kontroli państwa.